W Trąbkach Wielkich odbył się 9. już międzynarodowy konkurs trąbkowy. Mały trębacz w Trąbkach Wielkich. Kiedyś Louis Armstrong powiedział, że życie jest jak trąbka w orkiestrze jazzowej. Jeśli coś w nią tchniemy, to coś z niej wyciągniemy. I dzisiaj, że jesteśmy w trąbkach, to mamy 9. konkurs trąbek w trąbkach i tutaj pokazujemy, jak można grać na trąbce i mamy młodych wirtuozów, którzy w tą trąbkę wkładają pasję, swoją całą siłę, ale przede wszystkim zaangażowanie i wychodzą przepiękne dźwięki. Jest to prawdziwa uczta muzyczna. To jest olbrzymia promocja naszego regionu i gminy Trąbki Wielkie. I zarówno sam fakt, że ten konkurs osiągnął rangę międzynarodową, pokazuje, że to jest konkurs, który warto utrzymywać i który rzeczywiście promuje ten region. Międzynarodowy konkurs trąbkowy, jak co roku, spowoduje, że do Trąbek Wielkich przyjeżdżają trębacze z całej Polski. To już stało się tradycją, że co roku odbywamy właśnie taki koncert, w którym biorą udział przedstawiciele nie tylko najmłodszego pokolenia, ale również starsi trębacze. Jest to wydarzenie ważne dla trąbek. No w końcu jesteśmy w Trąbkach Wielkich. Konkurs trąbkowy to nie tylko okazja do prezentacji swoich umiejętności, ale także do spotkania się z innymi muzykami i wymiany doświadczeń. W tym roku przyjechało do nas 54 uczestników z 10 województw Polski. Poziom tegorocznego konkursu jest wysoki. Oczywiście jury oceniało jakość dźwięku, interpretację oraz to, czy trębacze są po prostu muzykalni. Hejnał gminy Trąbek Wielkich był obowiązkowo wykonywany przez każdego uczestnika jako pierwszy utwór. Został on specjalnie skomponowany dla gminy Trąbki Wielkiej i praktycznie chyba już od 6 lat jest wykonywany obowiązkowo na tym konkursie. Bardzo fajnie przygotowane utwory przez uczniów. No i ta starsza grupa to świetna, widać rozwój. Pamiętam w starszej grupie te wszystkie dzieciaki, które u nas pokazywały się w grupie pierwszej, czyli przyjeżdżały jako takie maluszki, a teraz już taki rośli uczniowie. Poza konkursem tego dnia odbyła się również próba bicia rekordu jednoczesnej gry na trąbce. No uznałam, że chcę pomóc spróbować pobić rekord. No niestety z tego co słyszałam nie udało się, ale bardzo podobała mi się ta próba. Jest to olbrzymie wyzwanie, nawet spróbować wydać dźwięk, także podziwiam wszystkich uczestników. No i piękna rzecz. Utwór wybiera nam najczęściej nauczyciel i dopasowuje go pod nasze trudności lub pod nasze mocne strony. Startuję tutaj już drugi raz, a w sumie trąbka dlatego, bo zawsze jakieś tam marzenie z tyłu głowy było, żeby grać jednak na tym instrumencie. No i marzenie się spełniło. Trąbki to jest bardzo fajna miejscowość, nie za duża, nie za mała, lecz w sam raz. A może dzisiaj uda się akurat pobić rekord. W zeszłym roku się nie udało, ale może w tym się uda. Na początku w ogóle grałam na skrzypcach, ale kiedy okazało się, że mam możliwość pójść do szkoły muzycznej, po prostu chciałam na trąbkę. Już nawet nie pamiętam, jaki był powód, ale po prostu chciałam i to był jedyny instrument, na jaki bym poszła. No i poszłam. Występuję czwarty raz tutaj. Dzisiaj po raz pierwszy w tej trzeciej grupie. Poziom jest naprawdę duży. Naprawdę po prostu warto tu przyjechać. Nawet przegrać, tu by był po prostu honor, bo to jest naprawdę taki poziom. Wyróżnionych było wielu, ale zwyciężczynią nagrody głównej została Antonina Dybek z Wrocławia. Zupełnie nie spodziewałam się wygranej. Gram na trąbce już 5 lat, a wybrałam ten instrument, bo bardzo do mnie pasował. Poziom dzisiejszego konkursu był bardzo wysoki i ja oceniam Trąbki Wielkie za najlepszy konkurs. Nie spodziewałam się i gram 2 lata już. No mój brat też gra na trąbce i on wtedy mógł mi pomóc wtedy.
Jestem już drugi raz i jest bardzo fajnie. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy. Rozwijajcie swoją pasję i do zobaczenia za rok. Jeśli podoba Ci się nasza praca, zachęcamy do postawienia nam kawy. Link w opisie filmu. Więcej ciekawych informacji z regionu znajdą Państwo na www.północna.tv.